Dzień dobry. Bardzo Dzień miło, dobry. Maciej, że przyjąłeś kolejny raz zaproszenie do spotkania. U nas tak strasznie dużo napływa teraz pytań z tego tematu, że nie mogłam cię po prostu nie zaprosić do nas, żebyś opowiedział coś więcej, bo ostatnim naszym nagraniu było mnóstwo pytań od klientów o szczegóły, więc dzisiaj tylko o szczegółach. Na dzisiejsze wideo, proszę Państwa, postanowiliśmy poświęcić tylko temat ulg i niczego więcej, żebyśmy mieli możliwość chociaż chwili o nich porozmawiania, żeby Państwo rzeczywiście zobaczyli, jakie są możliwości, bo obecnie są, prawda, Macieju? Są, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o inne kwestie, to nawet szkolenia organizowane przez Ministerstwo Finansów, przez pracowników Ministerstwa Finansów są przekładane i nie wiadomo, kiedy się odbędą. Ogólnie, jeżeli chodzi o przepisy Polskiego Ładu, to my jednak ten know-how mamy, jeżeli chodzi o przepisy, te, które weszły w życie dla przedsiębiorców, przede wszystkim to tutaj cały czas świadczymy doradztwo i pomagamy klientom, ale jeżeli chodzi o temat dzisiejszy, no to rzeczywiście najjaśniejszym punktem Polskiego Ładu są ulgi podatkowe. To, że jednak idzie to w dobrą stronę, rozszerzenie tych katalogu tych ulg, doszło tutaj w Polskim Ładzie jedno to do ułatwienia z korzystania i do rozszerzenia jeszcze zakresu benefitów wynikających między innymi z ulgi B+R, czyli z ulgi na badania i rozwój, jak też z ulgi IP Box. Od tego roku ulgę IP Box i ulgę B+R można łączyć, co do tej pory nie było możliwe dla jednego projektu badawczo-rozwojowego. Teraz I już to jest. Z dużymi problemami, prawda? Jeszcze raz I to się wówczas wiązało z dużymi problemami. Ja pamiętam, że jak u siebie decydowaliśmy o tym, który rodzaj ulgi skorzystać i jak to rozliczyć, to naprawdę było dość duże głowienie się, co będzie korzystne i czy to się uda w takiej formie, jak my próbujemy to zrobić. Więc teraz jest szansa, że będzie już zupełnie inaczej, prawda? Tak, to na pewno ułatwi. Znaczy, no to jest temat też na inną rozmowę, bo w ogóle no, stosowanie ulgi IP Box, która w zasadzie jest rozwiązaniem przede wszystkim dla największych firm, no zostało trochę no, zepsute przez rynek. Jest cała masa ofert skierowanych bezpośrednio do osób z szeroko pojętej branży IT, nie tylko do programistów. No i jest to trochę tak sprzedawane na skalę, chyba licząc na to, że się tam uda, że nie będzie kontroli. Jeżeli chodzi o IP Box, no to w ustawie mamy wprost napisane, że IP Boxem możemy objąć dochód ze sprzedaży praw autorskich do programu komputerowego. Tutaj no coraz więcej osób stara się sprzedać to osobom z IT, które nie są programistami sensu stricte. No to może. Jeszcze raz, przepraszam. Przestrzegamy przed tym, żeby administratorzy to niekoniecznie to samo, co programiści. No dokładnie, dużo jest tego i no, niestety z tego, co widzę w internecie, w reklamach różnych biur oferujących IP Boxa, no jest tam taka dosyć mocna samowolka, co często się również na etapie już pozyskiwania interpretacji czy zwracania się o zwrot podatku, no niestety, ale no, podatnicy często to odczuwają, że to nie chodzi tak, jak im się to sprzedaje. Więc to jest jedno. Ulga B+R, chyba największym plusem ulgi B+R, znaczy najfajniejszą zmianą w przepisach dotyczących ulgi B+R jest poszerzenie możliwości odliczenia kosztów pracowniczych. Czyli szybko powiem, że jeżeli z ulgi B+R skorzystać mogą firmy, które w ramach swojego przedsiębiorstwa tworzą nowy produkt, nową usługę. Może to być software house, który produkuje nowe oprogramowanie, a może być to również firma produkcyjna, która tworzy cokolwiek, nowe szklanki, czy również to firma produkcyjna może być, która produkuje żywność. Na przykład działa co do zasady tak, że wszystkie koszty, które są nam niezbędne do tego, aby wykreować nowy produkt. Do tej pory, korzystając z ulgi B+R, mogliśmy odliczyć dwa razy. Czyli raz tradycyjnie, jak koszt podatkowy, a później na zasadzie, korzystając z ulgi B+R, mogliśmy drugi raz odliczyć drugie tyle kosztów. Przy kosztach związanych z umowami o pracę, z umowami zlecenia i umowami o dzieło, od tego roku będziemy mogli to odliczyć już trzykrotnie. Czyli raz odliczamy na samym początku, jak to zwykle bywa, a na etapie składania deklaracji podatkowej jesteśmy w stanie uzyskać zwrot w wysokości 200% kosztów poniesionych na
pracowników i umowy cywilnoprawne, podkreślam, no, które są jednak niezbędne do prac nad danym produktem, o który chodzi w projekcie badawczo-rozwojowym. Nie jest to takie straszne, jak brzmi. Można na pewno z tego skorzystać. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o inne ulgi, no to tutaj nam się otwiera, poszerza katalog dostępnych ulg. Jedną rzecz dopytać odnośnie ulgi B plus R. Czy mógłbyś powiedzieć, czy możemy się też trochę cofnąć w czas? Czy w czasie, gdyby ktoś przyszedł do ciebie, to czy masz taką możliwość, żeby spojrzeć na te jego koszty, które dotychczas już poniósł i czy dałoby się wówczas skorzystać z tej ulgi? Jak najbardziej tak. Jeżeli klient dysponuje odpowiednią dokumentacją historyczną, no, pokazującą, że dany projekt był realizowany i dokumentacją kosztową związaną z danym projektem, a nie tylko kosztową, techniczną również, ale tutaj skupmy się na tej kosztowej, to jak najbardziej tak możemy cofnąć się o 5 lat wstecz i uzyskać w sumie bardzo pewnie, no, licząc razy 5, no to dosyć spory zwrot podatku. Jest to, nie jest to niemożliwe, jest to do zrobienia. W ramach Nowego Ładu i tak jakoś będziemy w stanie tą naszą firmę poprowadzić, tylko patrząc przez pryzmat ulg. Ale to jest tylko jedna ulga. Jest jeszcze świetna ulga na ekspansję, prawda? Mógłby tak, się... ulga na ekspansję to jest, jak czytałem ten przepis, to nie wierzyłem, że to będzie aż tak, ale no, całe szczęście jest. Niektórzy nazywają ulgę na ekspansję ulgą marketingową. Ta ulga marketingowa, no, w zasadzie umożliwia nam trochę na zasadzie ulgi B plus R podwójne zastosowanie kosztów uzyskania przychodu, w tym wypadku co do kosztów, które ponosimy na promocję nowego produktu. Mowa tutaj o kosztach takich jak koszty związane ze stroną internetową danego produktu czy przedsiębiorstwa. W zasadzie to też jest otwarty temat, jeżeli chodzi o interpretację ze strony organów podatkowych, ale no, poza stroną internetową wchodzą nam tutaj do ulgi na ekspansję takie koszty jak koszty wyjazdów na targi. Tutaj dochodzą do tego koszty przelotu, wyżywienia wszystkich pracowników, koszty związane z wykupem stoiska targowego, koszty związane z przygotowaniem broszur czy katalogów. Jest tego naprawdę sporo. No i jest ten też bardzo ciekawy zapis. Przepraszam, bo nie usłyszałem. A propos broszur i przygotowywania oferty, tam mamy też tłumaczenia, prawda? Gdybyśmy chcieli wyjść na rynki zagraniczne, to możemy tak. Też w ramach tych kosztów rozliczyć. Jak najbardziej tak. A propos tłumaczeń, no to tam jest też podkreślone dosyć dokładnie, że jest koszty związane z dostosowaniem opakowania pod dany rynek. Czyli no tutaj no, zarówno koszty związane z tłumaczeniami, no, czy to kształtem, różne produkty są różne. Też będzie w to wchodziła? Przepraszam, bo coś mi się urywa. Czy będzie certyfikacja danego produktu na dany rynek też także? Tak, jak najbardziej tak. Jeżeli sprzedajemy produkty, które wymagają odpowiedniej certyfikacji, to również będzie koszty związane z uzyskaniem tego danego certyfikatu również będą nam się odliczały. Co więcej, no, koszty związane z rejestracją znaków towarowych, uzyskaniem patentu również będzie nam wchodził w grę i chciałem powiedzieć, że jest tam bardzo ciekawy zapis o kosztach na reklamę. Jest to też bardzo szerokie, można na ten moment naprawdę szeroko i osoby kreatywne myślę, że mogą ten zapis wykorzystać w bardzo ciekawy sposób. No pytanie, jak tutaj organy podatkowe będą, podobnie jak z tą stroną internetową, do tego się odnosić. No niemniej jednak na ten moment z tych względów właśnie jest to nazywane przede wszystkim ulgą marketingową, no bo podmioty, które wydają dużo pieniędzy, czy to na targi, a przede wszystkim na reklamę, no będą mogły odliczać te koszty związane z tym podwójnie do limitu wydatków miliona złotych. No jest to już coś, bo podatnicy będący na 19% podatku mogą maksymalnie sobie zaoszczędzić 190 tysięcy złotych. Ci, którzy są na 9% CIT-ie przykładowo, no jest to 90 tysięcy. Ale w zasadzie jak ktoś wydaje, dajmy na to milion, no to prawie 100 tysięcy ma oszczędności, a te pieniądze i tak wydaje, więc myślę, że lepiej skorzystać z tej ulgi. Oczywiście, że tak. Mógłbyś jeszcze coś powiedzieć na temat tego, co należy rozumieć przez ekspansję? Jakie to będą rynki? No tutaj, jeżeli chodzi o te rynki, pierwotnie projekt ustawy Polski Ład zakładał jedynie ekspansję na rynkach zagranicznych,
Na szczęście zostało to zmodyfikowane w momencie, kiedy ustawodawca zmieniał najróżniejsze przepisy w październiku, listopadzie. Dla nas jest taki plus, że ten przepis też zmienił i ten wymóg ekspansji do innego kraju został tutaj zniesiony i również koszty na ekspansję produktu na rynku polskim też będą dla nas do objęcia tą ulgą. No ważne, aby dotyczyły to nowego produktu bądź produktu, który na danym rynku nie był jeszcze sprzedawany. I to jest najważniejsza przesłanka, którą należy spełnić. Nie był sprzedawany, ale nie był sprzedawany przez nas, a nie przez nikogo na tym rynku. No, mówimy o naszym produkcie, mówimy o naszym towarze wytworzonym w danej firmie, więc tak, no, więc jeżeli my sprzedajemy, dajmy na to sok markwiowy już od 5 lat i to reklamujemy, no to taki produkt nie zostanie objęty tą ulgą, ale jeżeli stworzyliśmy tam, nie wiem, nowy sok markwiowo-ananasowy i zruszamy z nowym produktem na podwój rynku, no to tak, to marketing czy inne właśnie tego typu wydatki zostaną tutaj w tej ulgi. To znaczy, że na tych rynkach inne firmy już mogą nie mieć tych soków marchewanansowych 1000? Nie. No tutaj to tak jak przy ulce B plus R możemy, tutaj chodzi o produkt, który został stworzony przez nas. Nawet jeżeli dany produkt, jeżeli konkurencja oferuje podobne produkty już od jakiegoś czasu, to nas to w żaden sposób nie ogranicza. Jeżeli my to wytworzyliśmy u siebie własnym nakładem sił, to możemy z tym działać. Myślę, że to jest... Ta ulga właśnie na ekspansję też bardzo ciekawym produktem dla firm, które organizują targi, konferencje i tak dalej, bo tutaj w kooperacji ze swoimi klientami mogą po prostu razem korzystać z tej ulgi. A mógłbyś powiedzieć, jakie największe są trudności związane właśnie z uzyskaniem, bo dotychczas mieliśmy tą ulgę na rozwój. Jak doradzałeś swoim klientom, to co sprawiało im największą trudność, albo jak tą trudność rozwiązać, żeby już przychodząc do ciebie, czy też starając się o tą ulgę, po prostu troszeczkę w łatwiejszy sposób to zrobić, albo jakich trudności już powinniśmy się spodziewać i na co się przygotować, kiedy będziemy chcieli się o taką ulgę starać? Tak, no jeżeli chodzi o, pozostając przy samej uldze na ekspansję, no to... Na pewno największą trudnością będzie określenie tych kosztów. Znaczy one są z jednej strony te koszty są enumeratywnie wymienione w ustawie, z drugiej strony trochę plusem, a trochę minusem jest to, że one są takie szerokie. No bo mówimy tutaj właśnie tak jak przed chwilą wymieniłem, koszty związane ze stroną internetową. No i teraz pytanie, czy koszty związane z AdWordsami będą wchodziły nam tutaj, czy nie? I tego nie wiemy, nie wiemy. Trzeba poczekać na interpretacje, które zostaną wydane w tym zakresie. Moim zdaniem, no jak to? No to jest koszt związany ze stroną internetową, te AdWords. Ale no spodziewam się, że nie jedna osoba z PiS-u będzie interpretować to inaczej, więc myślę, że trzeba śledzić to, w jaki sposób ta ulga jest postrzegana przez organy podatkowe. Podejrzewam, że niebawem pojawią się pierwsze interpretacje w tym zakresie. No i to jest ten największy problem. Zresztą no, przy UZB plus R było podobnie, jeżeli chodzi o kwestię uzyskiwania tych interpretacji. Interpretacja może nie jest tutaj wymagana, ale no, na pewno rozjaśnia i daje potwierdzenie podatnikowi, w którą stronę iść. No, organy bardzo często... No, wymigują się od tej odpowiedzialności, nie wiadomo. Czasami to wyglądało, jakby nie chcieli brać odpowiedzialności za coś, za co powinni brać, ale no, mam nadzieję, że tutaj tak to nie będzie, bo mamy do czynienia naprawdę z fajną ulgą, która może fajnie pomóc przedsiębiorcom i ja w taki sposób na to patrzę. Dodam jeszcze, że trudnością jest to, że w momencie, w którym przy uldze na ekspansję na przestrzeni następnych 2-3 lat nie uzyskamy zysków z danego produktu, to będzie trzeba tą ulgę oddać. Ale tutaj znowu pojawia się mała luka w przepisach, bo w zasadzie ciężko powiedzieć, co w sytuacji, gdy skorzystamy z tej ulgi i dany produkt może nie przyniesie nam danych zysków, ale
marketing wokół tego produktu był tak fajny, że generalnie przyniósł same, że przyniósł wzrost przedsiębiorstwa. I tego też trochę będziemy wrócić z fusów, jeżeli teraz bym wydał ostateczny wyrok. Nie? Ale to będzie musiało być faktycznie zysk czy przychód z tego rodzaju działań? Nie, no będzie musiał być dochód. Będzie trzeba na tym po prostu zarobić w księgach spółki, będzie musiał być odnotowany zysk ze sprzedaży tego produktu. No to trzeba będzie bardzo ostrożnie to rozliczać, tak? Bo trudno, że przedsiębiorcom będzie przewidzieć, jaki zysk czy jaki dochód będzie z ich działań, które teraz dopiero rozpoczynają. Szczególnie jeżeli wchodzimy na nowe rynki, to trudno jest przewidzieć, jak konsumenci czy też osoby, do których kierujemy tę usługę, towar, zareagują na te nasze działania. Więc myślę, że to jest jakimś opóźnieniem lekkim, jak już zobaczymy pozytywną reakcję, tak? Można było tutaj to jest to, co trochę sugeruję, jeżeli chodzi o przyglądanie się temu, w którym kierunku pójdzie skarbówka z interpretacją tych przepisów. No ale tutaj podobnie jak przy UZB plus R, zawsze możemy wstecz też rozliczyć. Więc jeżeli będziemy prowadzić wszystkie ewidencje i wszystkie koszty, najlepiej już od początku po prostu założyć sobie oddzielne konto księgowe na te wydatki pod kątem rozliczenia tej ulgi. Nie będzie to problemem, aby rozliczyć to wstecz, ale no to wszystko zależy od firmy. No niektóre ruszają z niepewnością, niektóre zakładają jakiś zysk. Myślę, że mimo wszystko jest to ciekawe i do zastosowania. I tak dopiero na koniec tego roku, ale już w tym roku będzie można w listopadzie, grudniu przed przygotowaniem odpowiedniej deklaracji do Urzędu Skarbowego będzie już o wiele więcej wiadomo niż teraz. I ja to uważam, że to jest chyba najfajniejsze, co tutaj w Polskim Ładzie się pojawiło, czyli ta ulga na ekspansję i myślę, że wielu na tym skorzysta. Co, zachęcamy Państwa do sprawdzania i korzystania, jeżeli tylko jest taka możliwość u Was w przedsiębiorstwie. A za dzisiaj, Macieju, bardzo Ci dziękuję. Moim gościem Państwa był Maciej Dudziński z Tax Legal. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu.